Jakie to są kombinacje, stare, dziwne, nie? Ale patrzcie to. Stary, ile punktów? Siemanko, siemanko, cześć, witam was serdecznie. Co tam u was, byki, słychać? Dzisiaj mam dla was przesympatyczną talię potworków opartą na roju krabopająków. Głównym założeniem tej talii jest to, aby w pierwszej rundzie zrobić sobie tutaj dwóch idrów. Czasem zdarza się, że nawet możemy dojść do trójeczki, ale to musielibyśmy być na monecie niebieskiej, bo wtedy z urny cieni także odpalamy zemstę królowej krabopająków. Ale po kolei, to czego szukamy na rundę pierwszą w tym deku to troll, idr, oczywiście królowa krabopająków oraz ewentualnie coś do jej pochłonięcia, jeśli jesteśmy na monecie czerwonej, bo wtedy po prostu nie skorzystamy z urny cieni. Także mamy tutaj kilka tych kluczowych kart, no i mamy też sporo dla nich wyciągarek w postaci dekretu oneiromancji, czy też po prostu szepczącego wzgórza, które może wyciągnąć nam królową krabopająków, albo jeszcze szepciucha trebut może właśnie to szepczące wzgórze dla nas wyciągnąć i także sprezentować nam królową. Także zaczynamy sobie z trolla, dorzucamy potem idra, pochłaniamy idra królową krabopająków. Potem, jeśli jesteśmy na monecie niebieskiej, naciskamy urnę cieni w królową krabopająków tak, aby stworzyć już kolejnego idra. A jeśli nie, to czekamy jeszcze jedną turę i zjadamy królową krabopająków po prostu przez Endriagę Wojownika, tak aby stworzył nam się kolejny idr. Oczywiście zanim pochłoniemy królową, wypadałoby skorzystać z jej fajnego rozkazu, który tworzy gniazdo krabopająków. Tutaj w tym wypadku na roju krabopająków pasywnie stworzy nam się jeszcze jeden dodatkowy truteń. Za każdym razem, gdy rzucamy kartę organiczną, tworzy nam się właśnie dzięki pasywce jeszcze jeden truteń, przez co zawsze mamy te dodatkowe punkciki, a kart organicznych troszkę tutaj mamy, bo też jest z nimi synergia dla innych po prostu kart. W pierwszej rundzie później sobie jakoś tam działamy, rzucamy luźne karty, bo myślę, że tempo, które robi Klowa Krajopojęków i na przykład podwójny idr naprawdę powinny wystarczyć w R1. Staramy się mimo wszystko ją wygrać, także jeśli będzie trzeba zarzucić na przykład żagnicę, no to też możemy się do tego tutaj uciec, bo mimo wszystko chcielibyśmy mieć kontrolę nad tym, czy druga runda będzie przez nas grana. Z racji na fakt, iż tutaj ten deck lepiej radzi sobie w rundzie długiej, także krótkie rundy nie są dla nas zbyt przychylne. W rundzie drugiej przejściowej możemy na przykład zarzucić sobie wiewiórkę i gościowi wygnać coś z cmentarza, no bo oczywiście na rundę trzecią musimy sobie przygotować sabat czarownic, który także możemy zagrać na przykład szepciuchy, bądź onej romancji, jeśli byśmy nie dociągnęli na rękę. Gramy sobie sabat, przyzywamy prawdopodobnie trolla, przyzywamy sobie trolla, no i oczywiście dwóch idrów, co naprawdę stanowi o spoko już wartościach na starcie. Uważajmy tylko na jakieś igni, bo to nas może tutaj brzydko pokarać. Ja czasami, jeśli nie udało się na przykład pochłonąć idra królową krabopańków, no bo został na przykład zjedzony, no to ja, albo zniszczony po prostu, bo troll został na przykład oczyszczony w R1, no to zjadałem sobie królową krabopańków właśnie trolla, po to, aby mieć zamiast dwóch idrów, dwóch troli. No i to też jest później spoko opcja. Dwóch troli, jeden idr, to naprawdę jest dobra tutaj metoda na to, aby bronić skutecznie kolejne istotne jednostki, tak jak czyhająca Kikimora, którą to zagrywamy zaraz po ustawieniu się z sabatem. Chowamy ją oczywiście za obrońcami. Następnie dorzucamy sobie Wrana Wojownika, czteroprowizyjna karta, która tutaj robi niesamowite punkty, bo nie dość, że tak naprawdę żagnica może w jednym ruchu zniszczyć niesamowite ilości jedynek, tak, bo my tu mamy sporo trutni, możemy także później ustawiać jedynki rywalowi, zaraz powiem jak. No to Wran Wojownik niszczy się za każdym razem, gdy podczas naszej... Nie niszczy się, tylko wzmacnia się o jeden za każdą zniszczoną jednostkę podczas naszej tury. Także jeśli my będziemy coś niszczyć rywalowi, albo sobie także zniszczymy, na przykład przy pomocy żagnicy, lub pochłoniemy coś sobie przy pomocy na przykład czyhającej Kikimory, no to także Wran będzie się wzmacniał. Podwójny Wran to jest już naprawdę niesamowite tempo. Tym bardziej, biorąc pod lupę tutaj naszą czyhającą Kikimorę, która naprawdę jest niesamowita, bo za każdym razem, gdy tworzymy sobie trutnia, no to zyskuje ona ładunek. Jeśli mamy je na przykład dwie na planszy, przypominam, że tu mamy dwie i jeszcze jedną możemy sobie stworzyć z mentalności roju, no to
możemy sobie za każdym razem, gdy tworzymy jednostkę, one dostają po prostu ładunki. Z tym ładunkiem możemy zrobić tak. Albo pochłonąć sojuszniczego trutnia, albo uderzać jednostki przeciwnika, pingować je za jeden, także tak, że będziemy mogli ustawiać sobie jedynki pod ewentualnie żagnicę, bądź pozbywać się niewygodnych jednostek rywala, z tym zastrzeżeniem, że tutaj czyhająca Kikimora posiada ten, to słowo klucz, drapieżnik. Co oznacza tyle, że może ona brać za cel tylko jednostki o sile niższej niż swoja. Nie może na przykład brać nawet równych, także jak mamy trójkę, to możemy atakować tylko dwójki lub jedynki. Jednak, aby tutaj ją wzmocnić, żeby mogła po prostu ten swój repertuar potencjalnych celów poszerzyć, no to możemy pochłaniać sojusznicze trutnie, tak aby po prostu się wzmacniać. Przy okazji oczywiście niszczymy wtedy jednostki dla Vrana. Albo po prostu możemy wzmocnić czyhającą Kikimorę, na przykład odrażającą ucztą bądź spontaniczną ewolucją, tak abyśmy mogli później atakować te jednostki przeciwnika. Tutaj niezwykle łatwo ładuje się te Kikimory, mając na przykład tych dwóch Idrów na planszy. Idr za każdym razem, gdy przeciwnik zagrywa kartę, dostaje ładunek, poza tym, że jeszcze uderza tą kartę rywala, tak jak jakiś drakar bojowy. Mając dwóch Idrów, za każdym razem, gdy rywal gra jednostkę, dostają oni ładunki. Przez te, tymi ładunkami mogą tworzyć trutnia w swoim rzędzie, co po prostu stanowi także dodatkowe ładunki właśnie też dla czyhającej Kikimory. Może to trochę skomplikowane, przestrzegam, że talia, no naprawdę trzeba się tutaj niezwykle naklikać, chyba jeszcze mocniej niż w deku dla ludzi z dobrym refleksem, tak? Chyba coś takiego nagrywałem, ten syndykat z podwójnym nekerem. No tutaj case jest podobny, tylko że naprawdę czasami brakowało mi czasu. Całe szczęście talia wybacza takie mikrobłędy, jak tam stracimy punkcik czy dwa, no to chyba nic nie stanie, bo przeważnie jeśli się tu, tym dekiem wygrywa, no to już naprawdę sporą różnicą punktów. Ja tym dekiem zrobiłem 9-2 na wczorajszych streamach. Możecie sobie wejść, jak mało wam tych gierek rankingowych, które dzisiaj wam zaprezentuję, no to wejdźcie sobie na Twitcha, tam są zapisy ze wszystkich streamów i wszystkie gierki, jakie rozegrałem tym dekiem. Naprawdę niesamowity fan talia mi sprawia. Połączenie tych Vranów z czyhającymi Kikimorami jeszcze z Idrem to są naprawdę śmiertelne kombinacje. Talie kontrują deki, które są w stanie po prostu wygrać z nami R1. No wtedy mielibyśmy kłopoty, będąc blidowanym. W krótkiej rundzie ciężej będzie wykorzystać po prostu ten potencjał z Idrami, bo im więcej czasu, tym potencjalnie więcej ładunków zgarniemy i tak dalej, tym więcej celów może dla żagnicy. Chociaż ja tutaj często grałem żagnicę w innej rundzie niż z tymi czyhającymi Kikimorami. Fajnie jest oczywiście żagnicę skombować z Vranem, ale po prostu zauważmy, że tak naprawdę jedyneczki, które żagnica może zjeść, także możemy zjadać czyhającymi Kikimorami i robić dla nas i robić potężne punkty. Jest tutaj inkub do wskrzeszenia właśnie albo czyhające Kikimory, albo Vrana. No mówmy się, czwórkę facet powinien mieć, a dla nas ten Vran też jest naprawdę niezwykle istotny, bo za każdym razem, gdy będziemy sobie buffować tą czyhającą Kikimorę, zjadając własne trutnie, no to Vran także będzie się wzmacniał i robił dla nas tutaj niezwykłą, niesamowitą robotę. Z Remuvali mamy oczywiście Sirocco, zarodniki też często się przydają, wiewiórka, żeby mieć chociaż minimalną kontrolę nad tym, co przyzwiemy gościowi z Sabato. Musimy się liczyć tym, że czasami rzeczywiście być może przyzwiemy mu coś mocnego, no ale trudno. Pamiętajmy, że ta nasza kombinacja naprawdę jest tego warta. Wołchw do oczyszczenia albo z blokady jakiegoś naszego Idra, albo do oczyszczenia obrońcy przeciwnika, żeby mieć łatwiejszy dostęp do innych jego kluczowych jednostek, które będziemy mogli sobie obijać tutaj czyhającą Kikimorą. Co tutaj jeszcze? Mentalność roju to jest kolejny solidny argument. Tak naprawdę w jednej tej karcie 10-prowizyjnej mamy aż 4 jednostki. Każda z tych jednostek tworzy się raz na turę, gdy tworzymy za pierwszym razem trutnia w danej właśnie turze, więc ustawiamy sobie mentalnością roju w kolejności odpowiedniej te Kikimory, w jakie chcielibyśmy, aby się tworzyły. Mamy tutaj 4 te Kikimory, oczywiście niestety królowa nam się nie stworzy, ale przeważnie ja sobie zaczynałem właśnie z czyhającej, bo jest najważniejsza, później z Kikimory Wojownik, która także może zamieniać nam w trutnia w siebie tak naprawdę, czyli 2 punkty co turę. Później grałem sobie larwy Kikimory i na końcu Kikimory Robotnice, chyba że mentalność roju możemy także sobie stosować jako taki carry over, na przykład w rundzie przejściowej zarzucić sobie mentalność roju, stworzyć tą najsłabszą Kikimorę, tak aby na rundę trzecią już mieć przygotowaną
co turę przygotowanego, co turę po prostu będziemy mogli sobie tworzyć którąś z tych Kikimor, co naprawdę stanowi o spoko wartości i takim dodatku, bo to wszystko ma ze sobą niezwykłe synergie. Wiem, że na pierwszy rzut oka wydaje się to skomplikowane, zresztą jak zobaczycie sobie gierki rankingowe, to też prawdopodobnie takie się to wam wyda. Ja już miałem podejście do tej talii w zeszłym sezonie, ale nie podołałem. Teraz wziąłem się w garść, bo pamiętałem z tyłu głowy, że naprawdę jest to niezwykle interesujący deck, no i idzie mi nim coraz lepiej, nauczyłem się go, myślę już, nauczyłem się nim, myślę, dosyć sprawnie operować, chociaż do perfekcji jeszcze sporo i tak brakuje. W każdym razie, jak ktoś ma szybkie, sprawne ręce, szybką myszkę i będzie w stanie wyklikiwać to wszystko, no to polecam się deckiem pobawić, ale przestrzegam, że no jest to dosyć osobliwy deck, myślę, nie dla każdego. Jednak ktoś, jeśli ktoś lubi kombinować i po prostu talia naprawdę oferuje, tutaj skłania do jakichś kreatywnych rozwiązań, do pomysłów, tutaj musisz sobie coś pochłonąć, tutaj zwolnić miejsce, tutaj możesz zbić rywalowi jakąś jednostkę, tutaj ustawić coś pod żagnicę, naprawdę niesamowita talia. No jedyną tą wadą jest to, że ciężko może być w tych krótkich rundach, także na to uważajmy, starajmy się za wszelką cenę te pierwsze rundy wygrywać. Tyle ode mnie, jak macie jakieś planka, walcie śmiało, no a my widzimy się już na gierkach rankingowych. Dobra, insekty wjeżdżają na teren. Potrójny idr. Podobierajmy. Potrzebujemy królowej krajów pająków. Czegoś do pożerki królowej krajów pająków. Idra oraz trolla. Co mamy? Coś do pożerki, czyli jedną z czterech rzeczy. Dobra, no nic. Szukajmy. O kur... Ty, ale łapa. Łapa siedzi, nie no, fresh. Bratku. No nie, jest klawo, nie? Kurde. No dobra, jest sam idr z całej paki. Żadnej wyciągarki do tego idra, do trolla albo do królowej. No czasy radzić, widziałeś? Ale no, nie wiem, o co z tym chodzi, nawet widziałem, że coś podesłałeś, ale o co z tym chodzi? I co to jest? Jakbyś mógł to rozszerzyć, wytłumaczyć. Co jest 5? Dobra, zaczniemy sobie z Jaj Endriak. Ale cuba i tyle. I co, są jakieś inne teraz? Spersonalizowane? Siema Don Pedro. Dobra, od razu wjeżdżałem jajca Endriak. Chociaż czekaj. Kikimora pada, nie? Od byle czego. Dobra, zróbmy tak. Manor byłem za 3 punkty, rekord. Rekord świata. O, Razy. No. Spróbujemy tutaj podziałać. No nie, chyba Rui będę musiał zagrać w tej R1. Nie będę idrował. To ja nie grałem za bardzo nagrodą, wiesz, Pedro. Sorry, ja niestety nagrodą za bardzo nie pykam, także tu w tej kwestii ci nie będę w stanie za bardzo pomóc. Bez kitu, no bo... Dobra, zróbmy sobie tutaj... Czekaj, dobra, Vran, niech wleci. Zróbmy sobie tak. Zjedzmy sobie. No i dobra, zobaczymy, co tu będzie dalej. Nie gram nagrodą niestety, kompletnie stary. Mogę ci podesłać, jakie mam syndykaty. Jeden z podwójnym nekerem na truciznach. Drugi midrange'owy z... Głównie tam są wybrańcy ognia, ale też masz świder z Kurwiela Juniora na odliczeniu. Ale nagrody to nie moja działka niestety, Pedro. Pedro Pedrito Rodriguez. Pedro, dobrze czytam twój nick? Ty jesteś Pedro czy nie? Może być? Mam nadzieję, że ta. Pedro Pedrito Rodriguez. Szkoda Realu wczoraj? Nie wiem, no może trochę szkoda. Ale słuchaj, to co City. Don Pedro, Pedro Don. No nice, jesteś Donem. No to ładnie. Skąd masz taki tytuł Dona? Ziomuś normalnie jest Donem, nie? Wow. Szacun.
Pedro Pedrito Rodriguez. Nie wiem, może zagram mentalność roju, bo ja tu zrobię mnóstwo punktów teraz. I spasujemy sobie zaraz, no. Ciach, ciach. Pach, pach, pach. I teraz sobie wcinamy, czekaj. Ciach, ciach. Pełno ładunków. Ciach, ciach. Pach, pach, pach. No to mogę w sumie pobić go tu na jedno wejdzie, nie? Nawet lepiej troszkę, bo tu... No. Dobra. Pedro Pedrito Rodriguez. Nadchodzi era szejków w futbolu. Siema, Nacho. Don Pedro Alfonso. Dobra, ile on musi zrobić punktów? Nie za wiele. 9, tak chyba. Dobra, no to nie, ja to chyba olewam już. Z tego to tak wynika, żeby mentalność sobie zachować. Z drugiej strony, jak przegram, to... Nie, no w sumie... Czekaj, czy on będzie chciał grać R2? Nie wiem. Ja bym wolał zagrać. No ale to co, mam grać tą ewolucję jeszcze? Zmarnuje mi się tu jedna ten... Nie, dobra, olewam to. Siema, siema. Słuchajcie, to co City wczoraj zagrało, to się trafia raz na kilka lat taki... Taka deklasacja na tym poziomie, nie? W sensie, żeby jedna kozacka drużyna drugą zajebistą drużynę tak rozjechała po prostu, nie? Ja pamiętam, jak Real rozjeżdżał też na przykład Bayern 4-0 albo jakieś tam inne jeszcze przypadki, jak Bayern rozjeżdżał Barce też 4-0 chyba, nie? Zdarzały się takie mecze niesamowite. Ale kurde. No nie wiem, stary. Dwumecz PSG z Barcą był też kiedyś niesamowity, nie? Co najpierw było 4-0, a później 6-1 chyba. No ale Real chyba w Lidze Mistrzów nie pamiętam już kiedy, żeby tak dostał. Od Ajaxu raz dostał chyba ładnie, jak odpadli te parę sezonów temu. Ale kurde, nie no, po prostu należy się dla City tutaj, wiesz, czapki z głów. To co Guard... Nie, po prostu ja byłem w szoku, nie? Byłem troszkę... No nawet nie wiem czy smutny, ja po prostu podziwiałem to co się dzieje jako fan Realu. no nie wiem, nieprawdopodobne jak oni zagrali, jak zdusili ten Real, przecież Real nie istniał, nie? Jedyna najlepsza okazja to chyba poprzeczka Krosa, strzał z dystansu. Swoją drogą świetny, no jeszcze strzał Alaby z wolnego niezły. W obu przypadkach tam Ederson to chyba dotykał jeszcze tą... Szkoda, że nie było rożnego po tym strzale Krosa w poprzeczkę, bo tak naprawdę poszło po palcach od Edersona, ale chyba by to nic nie dało. I to było chyba już i tak przy 2-0. Siemano, Sielu. Siema, Parasol. Janusz P, pseudonim Parasocze. Januszu. January. Jebse wskrzesił, ale będzie miotał tymi rejzami. Tak między nami. Ja wiedziałem, kurde, coś tak czułem. Powinienem chociaż trudnia zrobić na przybicie, ale się zagadałem o meczu i nie skupiłem się na tym aspekcie. I teraz mam pewien... Mam tu mały dysonans. Czekaj. Zjem sobie... Jakbym zjadł teraz trolla, to miałbym potencjalnie... Czekaj, wtedy wskrzeszę... Królową trolla i Wrana, nie? Albo kurwa, te jajca mogę też wskrzesić, to trochę przypał by był. Dobra, zrobię tak. Alby tu piesek zaskoczył tej. Jakbym troszkę słabiej przebił. O nic no. Dałem się tutaj złapać, bo się zagadałem o meczu. Powinienem trutnia stworzyć, żebym go przebijał. To by jeszcze tutaj albo bym wygrał kartę, albo on by musiał grać. Nieprawdopodobny mecz to był, nie? Wow. Pod wrażeniem jestem cały czas i... No nie, za szacun, nie? Za City. Mhm.
Dobra, to jest super łapa. Nic lepszego tu nie dostanę. Myślę. Ja nie wiem, czy nie zrobić tak, że ja zacznę z Idra. Zacznę w ogóle z Idra, żeby on mi go zbił. Pokaż, on jest... Kurde, on tu może... Nie no, ale Sirocco by chyba nie grał w jakichś rejzach, nie? On by mi go może zbił i ja wtedy z Sabatu przyzywam trolla, Klową i Idra, nie? Więc chyba tak zrobię. Podejrzewam, że go powinien zbić, nie? Jak nie, to i tak sobie ten Sabat zagram. Trzymajcie kciuki, żeby w run wleciał, a nie Jaja Endriak albo Endriaga Wojownik. Jako ta trzecia karta. I co mu przyzywam? Jakieś leszczy, nie? W sensie... No, totalnie. Jakieś niskie wartości punktowe. Chciałem przez chwilę powiedzieć, że asymilację mu przyzywam. W ogóle myszowór mi się mega kojarzy z tym, jakiś, tak z Artoriusem. Jakiś podobny vibe te karciochy mają, pa. Nie wiem, z Artoriusem Vigo mi się kojarzy. Ta sama siła, prawie ta sama prowizja. Przez większość czasu Artorius też miał 8 prowizji. I też jacyś brudaci czarodzieje czy coś. What the fuck, man. Dobrze, jak powiedziałem, tak facet zrobił, super. Także gramy sobie ten sabacik. Trzymajmy kciuki, żeby chyba teraz się stworzy mi z mentalności Kikimora Wojownik. Więc żeby też ustawiła się za obrońcami. No. Uwaga. No nie, no i padnie. Kurde. Szkoda. A to jest spoko, 2 punkty na turę praktycznie. Jeszcze niszczysz kartę, co ma synergię z Wranem. Jaskier? Jaskier? A, Fukusia. W Fabiorna. I Rejza w oszamiący w trolla. Tak. Siema, Michał. Siemaneczko. Patrz. Okej. No nic, ważne, że zdążę sobie zjeść Klową i tutaj w jej miejsce wskakuje drugi troll, więc tyle dobrze, nie? Także robimy to tak. Naciskamy sobie Klową Krał Pająków. Zjadamy sobie tutaj Endriagą. Oczywiście 2 insekty, żeby zyskała ładunek. Szkoda, że znowu się tutaj teoretyczny silnik stworzył nie za obrońcą, no ale cóż. I teraz od razu tutaj skorzystamy. Ciach. No i tak to się kręci, bratku. Siemano, Michał. Katuje, wiesz, te insekty. Jara mnie totalia. Niesamowite są dla mnie te synergie między tymi robalami. Jakoś tak, kurde, ja chcę ją opanować, tak wiesz, żeby nią powygrywać coś więcej. Teraz do tej pory robiłem tak 50% win rate'u. Ale kurde, to jest mega satysfakcjonujące do zabawy. Powaga. Bez kitu. Dobra, czyhająco Kikimora. Potem Wran. Dziwna talia w ogóle, patrzcie co do gościu gra tutaj. Siemano Saboju, jak tam ci mija dzionek? Co tam u was, chłopaki? Porządeczku wszystko? Ja już tutaj chilluję przy gwinciku. Miałem tutaj chwilkę, to mówię, odpalam streama. Potem robię trening. Potem jakieś rzeczy typu wyjście z psem. Powieszenie prania. Obiad zjem. No i jadę do ortodonty. Wracam. To... Siema Nutelia, siemanko. Wracam i miałem mieć dzisiaj rozmowę odnośnie mieszkania nowego, ale chyba zostanie ona przełożona i teraz... Tutaj się rodzi szansa na jakiś stream jeszcze wieczorny. To nie wiem jeszcze które. Myślę, że zrobię jeszcze jednego. To nie wiem który. Siu, parasol! Siu! Siu, hehe. Dobra, teraz wjeżdża w run. No i zaczynają się kombosy, nie? Koty sztosy i kombosy. Pytanie! Czy jeszcze nie zaczekać z kombinacją? Czy ja nie lepiej jakbym sobie tutaj... Ja to widzę mega... Kurde, zobaczcie tych Wiedźminów, jaka będzie żagica, dajban. Ja to widzę mega potencjał dla drugiego Wrana jeszcze. Wrana mogę sobie wskrzesić oczywiście z Inkuba, z dekretu, więc jeszcze poczekam tutaj z kombinacjami śmiertelnymi. Ojojoj, zajebiście tutaj. Będzie dobra jadka, ty. Od treningu zacząłeś, od 6 na korcie. Nice. Czy ja tu mam mu co przyzwać? Nie!
Nie ma brąza, muszę mu zniszczyć coś. Nie, ale to by musiał mu aż ten statek niszczyć, żeby przyzwać Vrana. To czy to się kalkuluje? Niech cholera. Ty. Ale lipa. Nie, musiałbym mu drakar bić. O kurde. Żeby mu coś przyzwać. O ja. Nie, myślisz, warto spróbować. Chyba. Kurde, nie wiem. No dobra, chyba tak zrobię, powiem wam szczerze. Zaraz. Czekaj. Bo ten drugi Vran to zrobi tutaj taką masakrę. Gorzej, że kurde. Będę go musiał dać na bliskie, czyli on nie będzie za trolem. I też mu przyzwę ten drakar na bliskie. Kurde. Nie mam tu miejsca, nie? Nie wiadomo, czy on przetrwa, on ma tyle tych rejs. Dobra, to czekaj, ja jeszcze na przykład mogę sobie Sirocco zapodać, ale on będzie miał Brana dużego chyba. O rety, dobra, nie wiem. Kurczaki. Jestem gotowy spełnić wszystkie twoje zachcianki. Siema, debilerny. Siema, siema. Nie, to był chyba dziwny pomysł. Znaczy jest szansa, że przetrwa, bo już tych rejs trochę wyrzucił, ale... A, nice. Dobra. Jedyne, co mnie martwi, to... Czekaj, muszę sobie zwolnić miejsce na tyle, żeby troll obronił. Dobra, zróbmy tak. Ciach. I teraz się wjeżdża, nie? Czekaj. Możemy coś tam jeszcze poustawiać mu. Damy radę? Nie, nie dalibyśmy rady. Dobra, nic, wjeżdża ta żagnica już, kurde. Jakie to są kombinacje, stare, dziwne, nie? Ale patrzcie to. Stary, ile punktów. Szkoda tego Vrana, który musiał być z przodu, ale cóż. Nieważne. Co jest, stary? Jak meczek wczorajszy? No dla postronnego kibica chyba niezły meczek, nie? Dla mnie? No trochę byłem smutny przez pewien czas, ale potem po prostu podziwiałem, nie? Potem po prostu zrozumiałem, że kurde, oglądamy jedną z najmocniejszych drużyn wszechczasów chyba. Co to w ogóle było, nie? Co oni zrobili z tym ranem? Dobra, GG, fajny meczyk. Dobra, lecimy. O, podobierane chyba, nice. Jest troll, jest tutaj królowa, jest Idr, jest pochłonięcie. Królowej ekstra. Będziemy się bili chyba z jakimś Dagonem. Dobra. Sabacik. Okej. Okay. Fajnie. No to startujemy z... oczywiście z trolla. Troll z Oneiro. Okej.
On tutaj bronił naszego dobytku. Trolisko. Oglądałem z dwoma kumplami, no. Masakra była. Jeszcze wierzyłem tam, nie? Wierzyłem coś, że po przerwie może się zmieni, ale... Jakże się myliłem. Haaland mógł też z dwie strzelić. Courtois co bronił przecież. Najpierw tą główkę jego z dwóch metrów chyba, co biodrem obronił. A później jeszcze co na poprzeczkę sparował. Ja nie mogę. Dobra, Bajtek, powiedz coś więcej o tych alertach od Twitcha. O co chodzi? Ktoś musi suba dać, żebyśmy przetestowali alert. Co, one się automatycznie jakoś ten... ustawiałem te alerty, czy o co chodzi? Dobra, wjeżdża Idr. Wygląda na to, że skoro facet nam tu nie przeszkadza z trolem, nic mu nie zrobił, to chyba będziemy mieli kilku... Będziemy mieli trzy Idry. Albo dwa Idry i trola, nie? To zobaczymy zaraz. Zobaczymy, co przyzwie nam sabacik. Karantir! What? Karantir! Troll! Karantir w trolla! Kurde, jak on też coś tu inwestuje w R1, no to może sabat nam się troszkę zaburzyć, ale ok. Zjadamy trolla, tworzymy Idra. Ciach, ciach, ciach. Ten strzał crossa z dystansu był świetny, ale Ederson niestety... W ogóle mu to po palcach poszło, a tam różnego nie było, to mnie trochę wkurzyło. Nie! Co to jest, jakaś potrójna Gerni? To jest potrójny Idr? No chyba nie. Co ty gadasz, bratku? Ja w ogóle skorzystam z szepczącego wzgórza, bo to mi się już potem nie przyda. Jaja Endriak zagram, słuchajcie. Autentycznie. I zjem naraz te jajca i królową kral pająków. Po prostu, żeby... Kurde, ja czuję, że tu muszę zagrać jeszcze czyhającą. No, serio. Zagram tu jedną czyhającą sobie. I będziemy... W sumie mogę już bić tego trolla. Będziemy bić tego trolla tam. Napisałem, że działają jak te ze Stream Elements. Nawet lepszy edytor mają moim zdaniem. Moim zdaniem. No rzeczywiście, kilka krwawych pań. O. O kurczę. Fuck. To nieźle tej. Dobra, więc teraz tak jak napisał Michał właśnie. Szkoda, że nie zdążyłem zjeść królowy, ale... No to i tak dwa Idry i troll będzie, nie? Chyba. No. R2, mam nadzieję, że uda mi się rzucić wiewiórę. Zwiewiórkuję mu trolla właśnie chyba. I po prostu, żeby mieć od razu dostęp do tych jego jedyneczek, nie? Mamy Oneiro na wiewiórkę ekstra. Wran, nice. Tak, ja muszę mu... Nie, jest sabacik, tak, jest sabacik.
Nie ma roju w sumie, mentalności to trochę szkoda. I żagnica jeszcze, kurde, jest w sumie na te jedynki jego. To ja może nie będę teraz ryzykował, wiesz, żeby zagrać specjalnie tutaj wiewiórkę z Oneiro. Lepiej zostawić sobie Oneiro właśnie na te owocki chyba, nie? W sensie na żagnicę, żeby zjadła owocki od razu. Instant wszystkie, nie? Dobra, to lepiej tak chyba uczynić. To śmieszne, bo chyba ja będę grał Sabadion, nie? Który smok podobać się najbardziej po reworku mi Okwist chyba. No, chyba najlepsze value można z niego wycisnąć takie, nie? Pewne. Masz kilka smoków, to ten kataklizm. No. No chyba jest najpewniejsze value, ale i tak nie jest jakieś fenomenalne, nie? Siema Milano. Dobry, dobry, siema Dekomory, no. Ciekawe, czy ma wiewiórkę. Kukłę ma. Wygnał mi tą. Czyhającą z kukły. Sprytne. Ale to w takim razie, czekaj, czy ty... Aha. Mi zabraknie do jednostki do sabatu. Miał jedną mniej. No dobra, nic takiego się nie stanie chyba przez to. Nice! Nice! Super! Super! Karty siedzą. Nice, fresh, wszystko jest też. Nowi followersi. Ker, siema ker. 007 ker. Nowi followersi. Sabacik, fresh. Ja nie gram do tej mojej królowej chyba. Nie, bez sensu. Dwa idry mi starczą. No, jeszcze jemu bym przyzwał. Dobra, no to w zasadzie ja chyba nie muszę nic robić dosłownie z jego trolem. Jak on zrobi ten sabat, zrobi jedyneczki, no to ja je zjadam po prostu żagnicą i tyle. Zagram sobie Vrana od razu, bo on się powzmacnia. Za chwilę jak mu zniszczę. To ten sabat, to jakbym miał kartę mniej chyba niestety z tym sabatem. No chyba, że mi jakoś pozbija te jednostki moje. Fuck, może mieć igni, nie? W sumie. Ty, to dam Vrana najpierw na tył może, ty. Ale dobra, jak ma igni, to ja mam sabat, nie? W sumie. No nie wiem, zobaczymy. Kurwa. Kurczę. Nie no, igni by tu nie zmieścił chyba. W deku z krwawymi paniami. Jeszcze jakiś karantir? Już dostałem raz igni niestety takie. Nawet miałem 4 siódemki. Alisa wtasowała sabat. Okej. Dobra, gramy sobie żagnicę. Nie ciekaw jestem, czy jest po chłopie. Co on teraz będzie robił? Moshcraft będzie reprezentował pewien team sportowy. Brawo, ekstra. Wygnał sobie sam Alisę. Ale sprytny, żeby sabat zbić. Co? No spoko, no dobra. Ty, jaka spryciula. No to ja mu wygnam trola. No i tak mu pozbijam zaraz kikimorą czyhającą te jedynki jego. Powodzenia tam na szlaku, nie, chłopaku.
Jest, nie zrobił sabatu. I teraz z trolem... oczyścimy go po prostu wołchłem, więc spokojnie. No tak, przecież ten troll był z Karantira. Ale jakbym nie miał nic na niego, to by było dobre, nie? To by było kurwa dobre. Okej, no nieźle. No nic, no to oczyszczonko wjeżdża. Powalony pojedynek. Bez kitu, stary. Pojebana akcja. Kikimorka zaraz wjeżdża czyhająca i zbija mu te jedyneczki. Ciach, ciach. Nie, sabat zagra, kurwa, kolejny. Nie. Nie. No nie, to się tego nie wyklika nigdy, kurde. Co za absurd. Nie, bo liczyłem, że może bym go jakoś... Ale to nie ma szans. Okej, zrobię. Jak to kurde ogarnąć? Czekaj. Szkoda, że tam jest tak mało miejsca po prostu, nie? Nie, nigdy mi go nie zbije skurczysyna chyba. Nie no dobra, kiedyś może się uda, ale... Mam zarodniki na jedną z nich, nie? Mam nadzieję, że to starczy, ale... Kurwa. Siema Tomek! 12 zł 34 grosze. Nowitom Bykow, Nowitom Bykow, YouTube.com. Dzięki za donację, Byku, siemanko. Siema Tomi.
Nie! Kurwa, kolejna. Kurde. Fuck, zapomniałem. Nie, coś tu naklikam, to moje, nie? Okej, mamy to luźno. Stary, co to za gierka w ogóle? Ja nie mogę, ty. O kur... Ale ciężko jest z tego maksa wycisnąć, naprawdę, nie? Jest mało czasu. Tyle do zrobienia tutaj. Okej, udało się. Ale co chłop tu naokoło grał, stary? Ile comebacków tutaj było, nie? Dobra, GG. Znowu. Znowu ojcobójcza furia. Nice. Siemano, siema smoczkens. O, siemaneczko. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, mamy odpowiednie narzędzia do kopiowania idrów. Świetnie. Wranik. Żagnice. Ale łapa. Może bestii tym razem, to fakt, no. Może bestyjki. Dziewięciu widzów to jest o 5 rano na przedłużańcu. Albo o 6. Wypraszam sobie. Paris, Paris, chłopie. Nie będzie tu ujmował mojej społeczności wspaniałej. Nie, niestety Paris nie odpowiedział na moją relację. Na Instagramie, gdzie go oznaczyłem. No, ostatnio tak było, smoczkę, masz rację. Ty, ale w sumie... Ej. Tam nie ma oczyszczenia, nie? W tym deku. Ja nie gram oczyszczenia chyba w tym deku, nie? Z bestiami. Nie wiem, czy ten gościu gra, ale... To inna kwestia. Ja bo tak się zastanawiam, czy... Może fajny ten troll jednak, bo blokady tam są na pewno, ale nie wiem, czy są oczyszczenia. O, ciekawe. To jest smoczkę, ty. Spadam, dobranoc, dobra, dobranoc. Hejka, papa. Trzymaj się, Olzu. Ej, muszę zerknąć na tą moją decklistę, nie? Czy ja tam na przykład grałem... Nie ma tam oczyszczenia. Tam jedynie trollowi by mógł zagrażać chyba... Klątwa pychy by mogła zagrażać, nie? Trollowi. Aha, kurde, Igni tam jest przecież. O kurde, to też może troszkę zagrażać. Ale dobra, to tam się coś ogarnie innego. Chyba. Fuck. To się... O kurde.
No ja też Jaguara i... Ale by tu chodziła, czyhająca. W te mewki, aż się chce zarzucić mentalność. Tak samo by teraz żagnica zrobiła robotę, ale nie wiem czy ja chcę teraz to robić. Kurde, kusi mega, ale no nie, no. Bez przesady. Strasznie mocno łapa, cholera. No chyba, że się szarpnę, nie wiem, na tą jedną czyhającą teraz. No to będzie pozjadane przecież, nie? Dobra, zagram sobie Vrana. To po pierwsze może. No bo... Tak, oczywiście, że grałem Axela. Żagnicę podignij, żeby mu dać. Teraz. W sumie Vran też teraz 1000 punktów zrobi. Szkoda, że tutaj się zmarnują te pingi. Ale to nie jest najgorszy pomysł, nie Jadek chyba. Dobra smoczki, trzymaj się. Miłego czytania. A nie, bo on spasuje wtedy, nie zrobi tego Igni, myślę. On to oleje wówczas, tak myślę. No właśnie, ale... Nie, no jakoś to wykombinujemy. Żeby to ich nie obejść. Patrz, jeszcze nie odpuszcza. Co za świr. Aż dziwne, nie? Podejrzane, nawet bym powiedział. On to robi dalej sowym, skoro jest takim cwaniakiem, to myślę, że to robi soweuszem. Pewnie. Ty, to ja zrobię tak. Nie, ale nie będziemy o tej rządzie krwi teraz, nie? Zresztą zblokuję go po prostu tak jeszcze. On pasuje. Trochę szkoda tego Vrana i czyhającej, ale wskrzeszę coś z Inkuba. No i będzie to Vran, bo on tutaj piątek... Aha, nie, bo ma Hanzę. To mógłbym niby też czyhającą, ale czyhająca i tak może będę miał dwie, nie? Idę z nim normalnie w długą, mimo że on też lubi długą. Niesamowite są te długie rundy tutaj, naprawdę. A nie, i tak by nie miał Hanzę, bo przecież bym mu przyzwał z Sabatu. No to i tak będę musiał przyzwać Vrana z Inkuba. Jakąś czwóreczkę też jego. Dobra. Wygnał trolla. Wygnał trolla. Dobra, jest odrażająco uczna, czyli zrobimy tak, że Igni spali tylko jedną. Tylko jednego Idra. Fajnie było jakby co innego, no ale no nie widzę tu innej opcji. Jedynie Endriagą jakby coś się pochłonęło, ale to chyba nie da rady tak. Żeby ona była wyższa od nich tam. No, wątpię. Powątpiewam. A, nie ma Inkuba. Żartowałem. Kto się nabrał?
Wow, no mocny start. Okej, okay, od razu wjeżdżam. Bez pardonu. Ta. Pato. Patrz, u niego też prawie fajne igni. Masz cholercie. Coś tu spadało się. Kurwa, jakieś to miło, kurwa. Kurwa, jakieś to miło, kurwa. No dobra. No i teraz spali mi tą... Tego idra niedziałającego. Jeśli by chciał. Mam nadzieję, że nic innego nie znajdzie na niego. Tylko. Oby. A tych już nacisnę, bo nie wiem. Nie powinien grać tam do Regera'a jeszcze, ale zdarza się. Siemano Grzechu. Cześć Grzesiek. Możesz mnie w ogon pocałować. O. No zajebiście. Chyba wszystko jest git. Chyba wszystko się zgadza. Raczej dwie czekające Pawlat i dopiero klikaj idr. Trzeba się trochę zregenerować. Żeby nie było lipy. Najgorzej jak poleci z klątwą gniewu i dostanie ją, to wtedy będzie taki przypał. Ale dobra, okej. Okay. Niech będzie. Zobaczymy. No, będzie próbował znaleźć. Chyba, że najpierw Sowa jeszcze zagra. Jak dostanie klątwę gniewu, stary. Okej, Sowę najpierw, nice. Super. No to zajebiście.
Nie da się tego wyklikać w jednej turze, nie? Tutaj potrzebna jest podwójna tura w tej talii, bez kitu. Teraz się bardzo boję o klątwę gniewu, że tu stracę tyle tych pingów. Ale chyba nic nie szkodzi, tak. Mam nadzieję. Te klikanie to udręka? Nie, no właśnie przyjemne. Tylko udręka jest w tym, że tego czasu brak. Axel. Fuck. Zajebiście. I patrzcie, jak on się wystawia pod potężną żagnicę. Patrzcie, jak łatwo tutaj jedynki sobie poustawią. Coś pięknego. Bez kitu. Satysfakcja gwarantowana. Ej, ta tala jest obłędna. Mówcie, co chcecie, nie? To jest chore. Łatwa do skontrolowania przez co? Przez jaki deck? Na razie kurde, naprawdę przeróżne trafia mi. Nie radzą sobie, nie? Kurde, z tyłu by mi się przydał jakiś... jakiś coś, jakiś ten... szwindel. Ej, to będzie jedna z najlepszych żagnic, jakie widzieliście i jakie ja widziałem. Na pewno. Bez dwóch zdań. O ile nie wyjdzie. Jak R1 wygrać, doprowadzisz do krótkiej R3. No dobra, tu mnie masz, Michał. To fakt, to jest problem. Właśnie tak przegrałem. Jedyny mecz przegrany to było, jak mi gościu wyciągnął sabat w R2 ze sklepem. Masz rację, no. No ale tutaj też wiesz, tempo w R1 jest świetne tak naprawdę, nie? Można się tu postarać też ogarnąć temat. Nilfgaard na przechwytywanie jednostek? Nilfgaard dzisiaj padł dwa razy. Raz na przeherze, raz na zniewoleniu właśnie, więc... Nie, nie dał tej żagnicy, przecież to by było 14 tysięcy punktów. Ona jak jest swoje, to tam nieważne, nie? Bo to masz tylko plus jeden tak naprawdę za każdego trutnia swojego, czy jedynkę. Ale jak je odrywali, to masz plus dwa. Bo zabierasz jemu ten punkcik, nie? A nie, że jesz ze swojego. Zabierasz jemu i plus dwa dla siebie. No to plus trzy tak naprawdę, nie? Ech, szkoda.